Witam serdecznie w wyczekiwanym długo odcinku przez niektórych, no bo zaczynamy serię. Może to będzie seria, na razie planuję kilka odcinków z tego zrobić, zobaczymy jak to się przyjmie. Z kartami od was. Zobaczymy jak bardzo kreatywnych byków mamy wśród tutaj naszych komentujących, oglądających widzów. Także dzięki wielkie tutaj szczególnie dla Asaliosa oraz dla Kacpra, którzy nadesłali mi mnóstwo kart. Kacper przeszedł samego siebie, tych kart prawie było 100. No i nie patrzyłem na te karty jeszcze. Pobrałem sobie tylko na początku wszystkie potwory. Wszystko co widziałem, co ma czerwoną tutaj, co ma czerwony baner, wszystko pobierałem. Nie czytałem tych kart jeszcze, także wszystko będzie na świeżo. Zobaczymy moje przemyślenia, co ja o tym sądzę, czy takie karty mogłyby być dodane do gwinta. No i co ode mnie? No nie tyle, przechodzimy może do kart. Zobaczymy co tam chłopaki wymyślili. Także zaczynamy od Albastry Królowej Bagien. To chyba miało być z Magaren Negata. Albastra to chyba była smoczyca, więc trochę tutaj nie pasuje obrazek. No to jest chyba Gorspet, jak on tam, nie pamiętam jak on się nazywa. Więc okej. Trochę niepasujący obrazek, no ale zobaczmy. 4-12 karta legendarna. Bestia Relikt. Bestia Relikt, okej. Okrzepienie wzmocni na rozmieszczeniu wszystkie sojusznicze bestie o 1. I jeśli siła tej jednostki wynosi 6 lub więcej, ponów umiejętność rozmieszczenia. Ale w sensie raz tylko, czy dwukrotnie? Czy za każdym razem na koniec turu jest 6 lub więcej, bo jeżeli jednokrotnie tylko, no to trochę słabo, no bo mamy Morwuda, nie? Który ma 6 siły, 8 prowizji i on na rozmieszczeniu wzmacnia wszystkie bestie o 1. To jest 4 prowizje droższe, 2 punkty siły tańsze. No ma pokrzepienie. Ale no musimy dobić do 6, ponów umiejętność rozmieszczenia. Jeżeli za każdym razem, czyli raz na turę, no to byłoby mocne. Jeżeli raz na turę, jeżeli na początku każdej tury to by się odświeżało, no to byłoby to mocne według mnie. Znowu musielibyśmy mieć te bestie. Znowu jakieś pokrzepienie. A pokrzepienie z bestiami. No może by to grało. Gdyby to było co turę, to byłoby wtedy mocne. Przechodzimy dalej. Mamy Dagona, wow. Fajna grafika. Dagon, wyczekiwana karta przez chyba wszystkich graczy gwinta. Tak jak niegdyś Renfree. Zobaczymy czy będzie równie znienawidzona jak do tego gwinta trafi. 4 siły, 10 prowizji, Wodianoi Bestia. Archetyp Wodianoi generalnie mam w planach również dodać do serii kolorowego gwinta. Zobaczymy, czy to się uda. Wodianoi Bestia, 4 siły, 10 prowizji. Rozmieszczenie: stwórz ulewny deszcz w rzędzie przeciwnika na czas dwóch tur. Na koniec swojej tury wzmocnij się o czas trwania ulewnego deszczu w obu rzędach przeciwnika. No problem z tą kartą jest taki, nie wiem, czy to będzie w następnych kartach jeszcze jakoś uwydatnione, że archetyp deszczu w potworach nie istnieje. Nic nie tworzy deszczu w potworach. Musielibyśmy grać jakieś neutrale, których też nie ma dużo. I tak na dobrą sprawę... No to na dobrą sprawę ten Dagon na chwilę obecną robi ulewny deszcz na dwie tury, to są 4 punkty obrażeń. Na koniec swojej tury, czyli na koniec tej tury, gdzie się rzuci rozmieszczenia, będzie miał plus 2, czyli 6. Też się skończy o 1, czyli będzie miał 7 punktów siły. Czyli to jest maksymalnie 11 za 10 przy obecnych standardach. No to o ile, chyba że będą jakieś deszcze jeszcze w potworach później, jakieś nowe karty, no to wtedy okej. Wtedy okej. Natomiast na ten moment, no to Dagon nie miałby użytku. Zobaczymy, czy tutaj Kacper pomyślał i coś, jakieś inne Wodianoje są również. Okej, nie widzę Wodianoi. Widzimy Detlafa. Poszukiwania ukochanej. Wampir Bestia. No to nie wiem, jak wampir to już chyba nie bestia. To są chyba dwie różne kategorie, jak się nie mylę, no ale okej. 4 siły, 10 prowizji. Stwórz krwawą klątwę we wrogim rzędzie na czas dwóch tur. Następnie wykradnij wrogiej jednostce 2 punkty obrażeń. Krwawą klątwę, czyli ten krwawy księżyc, tak? Na dwie tury. To ile to jest?
2 punkty krwawienia, 4 punkty i wykradamy 2 punkty, no to jest jakieś 12 punktów plus te jakieś synergie z tym krwawienia, więc 12 za 10. No, powiedzmy, że może nawet to 6 siły wtedy bym mu zostawił, tylko że ten Detlaf już ma kartę bardzo podobną. On już jeden Detlaf tworzy, to Krwawy Księżyc, więc nie wiem, czy on potrzebuje drugiej bardzo podobnej takiej karty. No, a z drugiej strony, no nie wiem. No, okej. Okay. Powiedzmy, niech będzie 6 siły, jeżeli mielibyśmy tą kartę dodać, to wtedy myślę, że byłaby okej. Okay. Niech będzie 6 siły. Gorspeth, potwór z bakiem. No i tu jest już chyba trafiony z grafiką. Nie jestem przekonany, no dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. To jest ten właśnie potworek z Maga Renegata, kolejny boss. Bestia relikt, 3 siły, 8 prowizji, 1 pancerz. Rozmieszczenie stwórz w obu rzędach przeciwnika. Gęstą mgłę na czas jednej tury. Pozbądź się całego pancerza i wzmocnij o wartość usuniętego pancerza. No, za każdym razem, gdy zagrywasz bestię, daje jej 2 punkty pancerza. A po co ta mgła? Jakoś nie wiem, czy archetyp mgły jakoś przemawia. No jak ma być bestia, no to już trzeba bardziej iść w te bestie, że na przykład zadaj wrogiej jednostce obrażenia na rozmieszczenie równe, nie wiem, czy w pancerz z bestiach, pancerz z bestiami. Nie wiem, zadaj wrogiej jednostce 2 punkty obrażeń, zwiększa obrażenia za każdą o 1, za każdą sąsiadującą bestię. To już byłoby 4. 7 za 8 na rozmieszczenie, na rozkazie, pozbądź się całego pancerza i wzmocnij się o wartość. No to tu jest ten problem, że ta karta musi stać na planszy. To było to samo, co na przykład z terrorem Wielkiego Morza przed reworkiem szturmu. Ten terror musiał być na stole i on tam musiał stać. A rywal, no rywal będzie zbijał tego Gruspeta, jeżeli to ma rozkaz. I na przykład, nie wiem, mogło... Nie wiem, czy jest sens robić z tego drugi terror Wielkiego Morza, typu... Ta karta jest w ręce, daje jeden punkt pancerza za każdym razem, gdy zagrywasz bestię. Tutaj troszkę mi się to nie podoba, no bo jak to będzie na planszy, to wchodzi 7 za 8 wtedy w tym tej mojej przeróbce, no bo tam mgła, no to nie rozumiem tej mgły w ogóle. Pozbądź się całego pancerza, no ten pancerz będzie albo zbijany, albo to będzie blokowane. No i to value w tym momencie robi 5 punktów na wejściu. 5 za 8. 5 za 8 to nie jest coś, co widywałoby się chętnie w gwincie. No tutaj według mnie troszeczkę do zmiany ta karta. Hydra, okej, okay. Hydra, bestia wielogłowy. Ciekawa kategoria, wielogłowy. Jeszcze tego nie widzieliśmy. 13 prowizji, aż 4 siły, 1 koszt, 1 pancerz. Zapał, okej, okay. Rozmieszczenie stwórz po obu stronach tej karty. Głowę Hydry. Głowa Hydry, bestia, na koniec swojej tury zadaj sojuszniczej Hydrze 1 punkt obrażeń, okej. Okay. Rozkaz zadaj jednostce 2 punkty obrażeń. Ładunki 3. Zemsta, wzmocnij wszystkie sojusznicze głowy Hydry o 1 i zadaj wszystkim jednostkom w swojej ręce 1 punkt obrażeń. Okej, okay, tu muszę chwilkę pomyśleć, bo coś tutaj... zadaj głowę Hydry. No, wchodzimy 8 za 1, za 13. Otworzymy sobie dwie dwójki. I to ma rozkaz. Zadaj jednostce 2 punkty obrażeń. No dobra, czyli powiedzmy, że chcemy zadać obrażenia wrogiej jednostce. Czyli to jest 6 obrażeń plus 10 z Hydry plus 4 z siły. Czyli to już jest 13. Dobrze liczę? 14 za 13. I na zemście
Wzmocnij wszystkie sojusznicze głowy Hydry o 1 i zadaj wszystkim jednostkom swoje ręce i punkt obrażeń. Nie rozumiem, czemu mamy zadawać obrażenia swoim jednostkom. Nie chcielibyśmy to tak naprawdę pochłaniać jak najszybciej, bo byłoby... zagraj Hydrę, wykorzystaj wszystkie ładunki i od razu pochłoń, żeby ta głowa Hydry nie zadawała jej obrażeń, ale czemu? Nie rozumiem, czemu my zadajemy sobie obrażenia. I tak bez sensu. W sensie, no, mogłoby się na przykład głowa Hydry wykraść punkt siły Hydrze. Wtedy te punkty by się nie marnowały, no bo to nie byłyby obrażenia, tylko te punkty by przechodziły na tą głowę. No i wtedy to łatwo byłoby aktywować zemstę. No ciekawa naprawdę karta, ale no tutaj według mnie ten niepotrzebny jest. Zadaj wszystkim jednostkom swoje ręce jeden punkt obrażeń. To wtedy na Last Seiya trzeba byłoby grać. Trzeba byłoby grać na Last Seiya. Ma potencjał, aczkolwiek to właśnie troszkę bym pokombinował jeszcze z tymi zmianami, w sensie z tym atakującym nasze własne jednostki archetypem. Jakbym miał oceniać, może weźmy, zróbmy coś takiego, że będę, nie wiem, oceniał karty w skali, nie wiem, od 1 do 5, od 1 do 10. To szybko prześledźmy. Tutaj bym dał, jeżeli chodzi o to, jeżeli to jest co turę ta umiejętność, to naprawdę dałbym 8 tej karcie. W tej karcie na razie nie widzę w ogóle zastosowania. 4 na zachętę, no bo ta karta, archetyp, jeżeli rozbudowałbyś, byku, nie wiem, to Kacper chyba wysłałeś, jak rozbudujesz archetyp deszczu pod wody Janoi i to będzie miało synergię, to ta 4 może się zamienić nawet na 9. No bo wtedy byłoby to spoko. Ale na razie archetyp deszczu jest martwy. Deadlaw tutaj też taka trochę, powiedzmy, tańsza, gorsza wersja tego Deadlawa, którego mamy już w grze. Dałbym też 5. Tutaj, no mówię, tutaj to trzeba popracować, ponieważ to jest 5 za 8 i ma rozkaz. I rywal będzie się tego bardzo łatwo pozbywał. Więc byku, tutaj dopracuj troszeczkę, 3 punkty. 4, czwóreczkę damy. To jest bardzo spoko karta. To jest bardzo spoko karta. Bez tego efektu zadaj jednostkom swoim. Tutaj dam nawet 8. Chyba niczego nie pomyliłem, nie pominąłem w tej karcie, więc naprawdę... Naprawdę spoko. Ewentualnie, nie wiem, to się mówi, że właśnie zabij jedną głowę Hydry, odrosną kolejne, to może na zemście ta głowa Hydry na przykład... na zemście stwórz w tym rzędzie 2 głowy Hydry o sile 1. Coś takiego, żeby, no nie wiem, jakiś swarm głów Hydry, żeby pasowało do tego mitu. No, spoko karta, 8 bym dał. Krwawa pełnia, czyli mamy coś pod wampirki, widzimy fajny arcik. Tutaj chyba bodajże był Kagmar, tego co pamiętam na ostatni konkurs artowy Gwinta. No dobra, 12 prowizji, karta organiczna. Wzmocnij wszystkie sojusznicze wampiry o 2. No nie wiem. Nie swarmujemy chyba jakoś tych wampirów, chociaż jakby ich się udało wyswarmować. Ale to takie bardzo, bardzo warunkowe jest, no. Musimy wyswarmować jakiegoś katakana. Musimy to tam jeszcze jakąś ekimy narobić. Ale no nie gramy tych wampirów aż tak dużo, ile tam możemy ich mieć z 7. Żeby to robił jakieś takie value. No musimy mieć z 8 wampirów przynajmniej na planszy. Kurczę, nie wiem. Ja bym tu widział coś w stylu, tak mi teraz do głowy przyszło. Wzmocnij, nie wiem czy nie będzie za mocne, wzmocnij każdego sojuszniczego wampira na planszy o liczbę równą ilości krwawienia, który nałożył na rywala. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Na przykład ukryty daje 4 na start i co turę 2.
i na przykład wtedy by się na przykład wzmacniał o 7, o 8. Wzmocnij sojuszniczego wampira o liczbę tur krwawienia, które nadał rywalowi, o. Wtedy na przykład ukryty daje 4 i co turę robi 2 punkty krwawienia. To powiedzmy 6, 8, 10, po 4 turach miałby już 10 punktów wzmocnienia. I to mogłoby być spoko nawet za te 10 prowizji. Tak bym to mniej więcej zmienił, no bo wzmocnij wszystkie sojusznicze wampiry o 2. No musimy trochę ich wyswarmować, Także tutaj piąteczka ode mnie, 5,5 nawet. Na zachętę fajne wampirki, nie wiem czy potrzebują jakiejś miłości, bo te wampiry już trochę tej miłości otrzymały. Obecność księżyca. Wielki bestia. Okej. 7,15. No dobra, zobaczmy co tu mamy. Wielki bestia. Rozmieszczenie wykradnij wrogiej jednostce 4 punkty obrażeń. Następnie daj klątwę tropiciela. Klątwa tropiciela na początku tury przeciwnika. Zadaj tej karcie 2 punkty obrażeń. Okej, okay. Mocne. Mocne. Wykradamy 4 punkty siły, nie obrażeń. Też się na tym złapałem, ktoś mnie poprawił w komentarzach. Czyli robimy 15 na wejściu. 4 od niego, 4 dla siebie. No i pytanie, to musi być jakaś duża jednostka, żeby ta klątwa tropiciela troszkę położyła, no bo nie chcemy, żeby ta karta zginęła szybko, tylko chcemy jej wykradać. Dwie karty, 2 punkty siły co turę. Więc musielibyśmy celować coś dużego. Powiedzmy, że to no, ma potencjał nawet na 20 punktów. Mocna karta, podatna na removale. I rozumiem, że tą klątwę tropiciela będzie można oczyścić. Czyli nawet jak ta obecność księżyca ucieknie z planszy, rywal ją zbije, to ta klątwa tropiciela i tak będzie chodziła. No mocne. Mocne, 15 prowizji, nie wiem czy... Okej, okay, mocna karta. Siódemeczka, 7,5 nawet ode mnie za pomysłowość. Za mechanika. Mechanika nie wydaje się jakaś mega skomplikowana. No pytanie, jak długo ta klątwa tropiciela może ma szansę ustać, nie? No ale na starcie 15 za 15. Powiedzmy z każdą kolejną turą co 2. No myślę, że tutaj 14 można byłoby dać. 15 za 14 na start, no i to ta karta rywala nie pożyje zbyt długo. Bo już od razu jej 4 punkty zabieramy. Siódemeczka ode mnie, fajna karta. Bardzo mocna. Tu mamy jakąś kartę dwufrakcyjną, Pani Lodu. Nie wiem czemu tu jest KP. Człowiek, czarodziej, mutant. Rozmieszczenie stwórz i zagraj sopel lodu w 2 egzemplarzach. 3-10, rozmieszczenie sopel lodu. Zadaj dwóm wrogim jednostkom 2 punkty obrażeń, śmiertelny cios wzmocni Pani Lodu o 1. Przetworzymy takie 2 sople, zadaj dwóm wrogim 2 punkty obrażeń, czyli to jest 4. 5-6 maksymalnie na śmiertelnym ciosie dla obu. Czyli dwóch mamy... Czyli mamy 12 punktów maksymalnie z tych sopli. No i 3 z Pani Lodu, to jest 15 za 10. Pytanie, jak często byśmy mieli ten śmiertelny cios na tych soplach lodu? No bo 2 punkty obrażeń, 2 punkty siły nie zawsze są takie niskie jednostki na planszy. Czyli powiedzmy, jeżeli nie będzie tego śmiertelnego ciosu, no to mamy 4, 8 punktów removala, 3 siły, 10 kosztów werbunku. To jest taki, można powiedzieć, mniej... Lepszy Stefan Skellen według mnie. Bo Stefan Skellen ma 11 prowizji, 5 siły, jest droższy. To jest reworkowany oczywiście. A tu musimy najpierw mieć wymagania dotyczące talii, żeby stworzyć sobie 4 razy 2 punkty obrażeń. A tu mamy po prostu za 2 punkty obrażeń na start już. Więc to jest taki lepszy Stefan Skellen i myślę, że Stefan Skellen byłby power creepowany. No tylko, że to nie jest Nilfgaard, nie? Więc może wciąż by grał w tych taktykach. No ale to są, mówię, lepszy Stefan Skellen. Fajna karta, mocna karta według mnie. 15 maksymalnie za 10. No fajna, dam tutaj 8. Albo 7. 7, bo mechanika nie jest zbyt skomplikowana. Ja lubię właśnie, jak są jakieś takie przekminy.
jakieś takie mega synergie ukryte z kartami. Zobaczymy, co dalej będzie się kryło. I tu chyba przechodzimy już do kart od Asaliosa, jeżeli się nie mylę. Zobaczymy, co Asalios tutaj dla nas przygotował. Myślę, że to jakiś archetyp Wodianojów, bo widzę, że grafika zapowiada się obiecująco. 4x4, karta brązowa. Sahuragin. Bestia Relikt. Rozkaz stwórz ulewny deszcz w losowym rzędzie. Na czas jednej tury odnowienie 3. Okej, na rozkazie. Ale tutaj nie wiem, czy to jest jeszcze karta od Kacpra, czy już od Asaliosa, ale jeżeli tak, jeżeli to jest karta od dwóch różnych byków, to ten Dagon, którego Kacper stworzył, będzie miał w końcu synergię. Także nie wiem, czy to było intencjonalnie, czy nie, czy się chłopaki zgadali, ale będzie synergia Wodianoi. No i ten Dagon już troszeczkę ma szansę z tej trójki chyba, którą mu dałem, do takiej szósteczki już może urosnąć. Co trzy tury ulewny deszcz na jedną turę. No to spada za losową czwórkę, nie? Więc pytanie, czy rywalowi się opłaca strzelić te losowe 4 punkty? Albo zablokować? Ja bym tu może nawet dał zapał. Dałbym zapał i to byłoby 6x4 na wejściu. Odnowienie 3, myślę, że byłoby spoko. Z zapałem, myślę, że w obecnych realiach jak najbardziej by miało to sens. Zjadarka, bestia relikt. Zapał, rozkaz. Aha, i tutaj karteczka fajna. Z zapałem dałbym nawet 8, 9. Bez zapału dam 7,5. Myślę, że 7,5 to uczciwa cena. Fajna karta. Z tym odnowieniem nie wiem, czy to właśnie Kasper wysyłał, żeby to było miało synergię z Dagonem, który był wcześniej, czy to już jest Asalios. Ale fajna karta. Zjadarka, zapał, rozkaz, pochłoń sojuszniczą jednostkę. Z 4 kosztami werbunku. Następnie zwiększ limit kosztu werbunku o 1. Odnowienie 2. Dobra, no to mi się nie podoba. Bo czemu ograniczamy sobie, co chcemy pochłaniać swojego? To jest taka jaga, można powiedzieć, dla siebie, ale rzucamy zjadarkę. I możemy pochłonąć sobie 4, a co jak mamy jednostkę z zemstą o koszcie werbunku 7? Nie możemy jej pochłonąć. Musimy sobie, że tak powiem, zapracować. A jak już pochłoniemy 4, to możemy pochłonąć tylko 5. No ta karta mi się nie podoba. 6 kosztów werbunku za dużo. Za dużo. Nie wiem, co tu można byłoby zrobić. Koszcie werbunku 4. No, nie, według mnie pochłonięcie sojuszniczych jednostek nie powinno być mieć limitu do kosztu werbunku. Może ewentualnie coś w stylu pochłoń brązową sojuszniczą jednostkę i aktywuj jej umiejętność zemsty dwukrotnie. Czy to byłoby zbyt mocne? 2 punkty siły, 6 kosztów werbunku. No to wtedy myślę, że ciekawiej by to było, nie wiem, tak mi przyszło do głowy. Dwukrotne odpalenie zemsty brązowej. No nie wiem, tutaj karta nie podoba mi się, że ograniczamy sobie to, co chcemy swojego pochłonąć, więc dam tutaj, dam trójeczkę, czwóreczkę. 3,5 niech będzie po środku. Garantir Złote Dziecko, elf Dziki Gon. Okej, wsparcie dla Dzikiego Gonu. Rozmieszczenie wybierz jedno. Zniszcz artefakt, jeśli był złoty, to zagraj jej umiejętność. Stwórz i zagraj dwóch wojowników Gonu. Stwórz. Zyskaj wytrzymałość, następnie wzmocnij tę jednostkę o 4. Jeśli w tej rundzie zagrałeś Naglfar, możesz wybrać dwie opcje. Wow. No to jest bardzo mocne. Jak na 8 kosztów werbunku. Tu widzę podpunkt. Chodzi o to, jak na przykład grzyb zagrywa, stwarza jednostkę z więzią, to też stworzysz i zagrywasz z więzią. Zniszcz artefakt, jeśli był złoty, to zagraj jego umiejętność. To już samo powinno być
A to wtedy sojusznicze artefakt. Nie możemy tego chyba... Nie możemy z tego robić drugiego Siroka. To musi być sojusznicze artefakt. W innym wypadku to byłoby przesadzone. I jeśli był złoty... Powtórz jego umiejętność rozmieszczenia wtedy. Tak to powinno chyba brzmieć. No to okej. Dwójka stwórz i zagraj dwóch wojowników Gonu. O których wojownika Gonu mowa? Momencik. Nie wiem, czy chodzi o tego wojownika Gonu? Jak zagraj dwóch? To nie, to zagraj jednego, to już jest spoko. To już jest sporo, jak zagraj jednego. On tam miał 4 kosztów, 4 siły, 8 werbunku. Wojownik Gonu robi 7 punktów z dominacją. To już byłoby 11 za 8, to... A z Naglwarem, okej, zagraj jednego wojownika Gonu, wtedy spoko. I zyskaj wytrzymałość, następnie wzmocnij tę jednostkę o 4. To bez wzmocnienia, zdecydowanie. 4 kory uveru, 8 za 8. To tu musimy grać Naglwar. I korzystamy z dwóch opcji. I przeważnie zawsze byłoby to... Zawsze byłaby to wytrzymałość i coś jeszcze. Fajna karta. Ale za tanie. Za tania. Za tania karta. 10. No poczekajcie. Mamy... 5 siły, 10 werbunku. To jest moja propozycja. No bo tworzymy sobie... Umiejętność rozmieszczenia... Możemy sobie stworzyć tak naprawdę połowę drugiego grzyba. Czyli w potworach byłaby to na przykład stworzylibyśmy sobie na więzi, co ma więź w potworach? Harpie, jalapeno, salano, przepraszam, za dużo Baldera na streamach się siedzi. Harpia celano albo w reliktach jest coś tam z wiedźmą. No to jest mocne. Zobaczmy jeszcze, jakie mamy artefakty złote, które możemy grać w potworach. Mamy scenariusze, ale wtedy trzeba zmienić zdecydowanie na umiejętność rozmieszczenia, bo wtedy nie możemy sobie tworzyć scenariusza. Umiejętność rozmieszczenia jest Doldu Locke, stwórz i zagraj Sukuba, stuchacza Chimerę, albo Volumina, tu nie ma rozmieszczenia. A ogólnie neutralne bym chciał i potwory. Portal. Kraina Tysiąca Baśni. Garnizon nie, bo nie mamy żołnierza chyba w potworach. No grzyb jest mocny. Krąg przywołań też jest mocny. No to byłoby spoko, to byłoby spoko. Chyba, że po prostu nie ograniczać się do złotej jednostki, no bo tutaj nie ma... Według mnie nie ograniczyłbym tego do złotej. Po prostu zniszcz sojuszniczy artefakt i skorzystaj z jego umiejętności rozmieszczenia. To byłoby spoko. 5 siły, 10 werbunku, Karantir. Według mnie, ode mnie. Może nie ode mnie, ale od byka, który to nadesłał. 5 za 10 i 2 umiejętności zawsze byśmy grali, to byłoby i tak bardzo mocne. 4 za 10 może jednak. Bo zawsze chcielibyśmy grać ten Naglfar. Z tej sytuacji, bardzo mocna karta. Z tymi drobnymi poprawkami to bym dał nawet 8. Nawet 9 może. Ten dziki gon naprawdę wtedy by ożył według mnie. Evran, kapłan, bestia. Rozmieszczenie, nasyć brązowego kartę wojownika ze swojego cmentarza. Nie, wezwij, przepraszam, nie nasyć. Kartę wojownika ze swojego cmentarza do tego rzędu. Rozkaz nasyć brązowego wojownika z zdolnością zemsta. Wezwij tę jednostkę z cmentarza do tego rzędu. Daj mu Fatum. Okej, okay, ale ile mamy wojowników? To by musiał też być wojownik. Zobaczmy, ile mamy wojowników w potworach. Aha, większość dzikiego gonu to są wojownicy, może nie większość. Wezwij brązowego wojownika, Neker wojownik. Enderiaga wojownik, to teraz ma zmianę. Vran wojownik. No chyba według mnie to trzeba byłoby zreworkować ten archetyp bestii wojowników, bo przeważnie byłby to po prostu nekr wojownik. Druga część umiejętności, nasyć brązowego wojownika z zdolnością zemsta.
wezwij tę jednostkę z tego cmentarza, z cmentarza do tego rzędu i daj mu fatum. To robimy 10 za 6 z Nekerem. Jeżeli gramy Nekera. Nasyć brązowego wojownika z zdolnością zemsta. No i znowu tego Nekera byśmy mogli przywołać. To byśmy mieli 17 za 6. No o ile to by ustało. O ile by to ustało, 17 za 6 według mnie. No nie wiem. 17 za 6 mi się trochę nie podoba. Taki potencjał tej karty. Nasyć brązowego wojownika z zdolnością zemsta, wezwij tę jednostkę z cmentarza do tego rzędu i daj mu fatum. Bardzo mocna karta. Za mocna. 17 za 6 to jeszcze nie jest ten okres gwinta chyba. I jeszcze przynajmniej. Dlatego nie mogę dać tej karcie więcej niż 6. Bardzo mocna zdolność, bardzo fajna. Chociaż, kurde, dałbym 7. Pod warunkiem, że jakoś byku byś dopracował to, żeby nie robiło 17 punktów za 6 prowizji. Może nawet jako złotą kartę to dać. Nawet złotą kartę to dać. 6 prowizji, ale złota karta. Myślę, że wtedy może. Trollololo Recruiter. Karta dwufrakcyjna. To chyba jest od Asaliosa. Nie pamiętam, kto mi nazwał tą kartę. Przepraszam, jeżeli pomyliłem byka. 6 prowizji. 6 siły, 12 prowizji. 2 punkty pancerza jeszcze. Zapał. Rozkaz: utwórz brązową jednostkę zaczynającą w twojej talii początkowej. Utwórz i zagraj chyba wtedy. Utwórz i zagraj brązową jednostkę z twojej talii początkowej, ok? Czyli tworzymy sobie coś. Poddaję tej karty do talii wszystkie brązowe jednostki Królestw Północy i potworów. Stają się kartami dwufrakcyjnymi dla potworów Królestw Północy. O panie. Nie wiem, czy tak można. Tak chyba nie można, chociaż... Nie można tak. To niedobra. To niedobra tak. O panie, wiecie co by się działo? Jakby wszystkie karty były dwufrakcyjne brązowe? Taki mały drab by się zrobił, ale... Ojej. Nawet nie wiem jak to ocenić. Jakie tu chore kombinacje by powstały. Trollolo Recruiter. Twórz... 14 prowizji, jeżeli taka umiejętność by to miała być. 14 prowizji co najmniej. I nie wiem, czy mogę pozwolić na istnienie takiej karty. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Bo bałbym się tej karty. Chociaż Królestwa Północy i potworki by dostałyby trochę miłości, faktycznie. Ale nie no, Sabrina Glevisik w potworach, w zemście. Z potworami... Nie, chyba tak by nie działało, bo złotej karty nie mogłbym dodać do frakcji potworów wtedy. Ale nie, według mnie to... Nie wiem. Ja nie widziałbym taką kartę, ale... Nie potrafię sobie wyobrazić skali, co by się stało z gwintem, gdyby taka karta została wprowadzona. Dajcie znać, co sądzicie o tej karcie. Ja nie wiem, ja nie potrafię tego ocenić, nawet nie potrafię dać temu oceny w skali 1 do 10, bo nie wiem, jakie spustoszenie by sprawiła taka karta. Dajcie znać, co sądzicie. Już miałem kończyć, gdy się zobaczyłem, że tutaj jeszcze pominąłem prawie cały archetyp od Asaliosa, bo ten Wran Kapłan to była właśnie pierwsza z 4 kart, które są Asalios, po prostu nie pobrały mi się, więc przed nami jeszcze 3 karty. Właśnie od tego byka. Sali Stalowa Łuska, czyli mamy archetyp Wranów, bestii wojowników, ok. Za każdym razem, gdy podczas twojej tury zniszczona zostaje jednostka, zyska 1 punkt pancerza. Na końcu każdej tury utraci 1 punkt pancerza. Barykada. Wszystkie obrażenia, które ta karta miałaby otrzymać, są zmniejszane o 1. Rozkaz bliskie starcie, strać do 2 punktów pancerza, po czym daj taką samą wartość sojuszniczej jednostce. Nie rozumiem. Za każdym razem, gdy podczas twojej tury zostaje zniszczona jednostka, zyska 1 punkt pancerza, ok.
Na końcu każdej tury utraci jeden punkt pancerza, czyli on będzie się zbijał. Barykada, wszystkie obrażenia, które ta karta miałaby otrzymać, są zmniejszone o 1. Czyli bijemy o 1, zyskujemy... Czyli tak naprawdę nie bijemy o nic, ale po co mielibyśmy go bić? Po co on miałby być bity? Rozkaz: strać do 2 punktów pancerza, po czym daj taką samą wartość pancerza, rozumiem, sojuszniczej jednostce. Nie rozumiem jeszcze czemu, dokładnie jak i dlaczego. Możesz, byku, wyjaśnić, bo ja nie potrafię sobie wyobrazić tej karty. 6 za 7. Zyskujemy pancerz. Może to jeszcze jest jakaś ukryta synergia. Na razie nie wiem, zobaczymy jak to będzie się miało. Do następnej karty, którą jest Run Champion. Barykada: na końcu tury zadaje jeden punkt obrażeń najsłabszej jednostce w przeciwnym rzędzie. Wrażliwość: na końcu tury pochłoń najsłabszego sojusznika, po czym zyskaj 2 punkty pancerza. Śmiertelny cios wzmocni się o 2. Czyli tak, na końcu tury bijemy o 1 najsłabszą jednostkę w przeciwnym rzędzie. Ok, czyli mamy silniczek. I wrażliwość: na końcu tury pochłoń najsłabszego sojusznika, po czym zyskaj 2 punkty pancerza. Ok, fajna karta. Darmowa pochłaniarka, aczkolwiek no nie zawsze najsłabszego sojusznika. Nie zawsze jest to przydatne, bo chcemy sobie jakieś silniki zostawić. A z takim Wrannym Championem, no takie silniki niskie mogą być bardzo wrażliwe. Powiększymy sobie jeszcze ekran. No nie wiem. W sensie, okej, robimy punkcik co turę. I pochłaniarka. No okej, fajna karta. Fajna koncepcja. Ale wciąż nie wyjaśnia mi to synergii z tym. Stalowa łuska. Wyjaśnij mi, byku, co ta karta miałaby robić. Bo ta karta jest spoko. Ta karta mi się podoba, dałbym 7. Możemy sobie tak naprawdę usunąć jakoś ten pancerz. Możemy zadać sojuszniczej jednostce punkty, żeby ten pancerz zniknął. Żeby pochłonąć najsłabszego sojusznika. Okej, wydaje mi się spoko design. No i ostatnia karta na dzisiaj. Jest to Vesparis, Szkarłatny Koszmar. Bardzo kreatywne nazwy ze swoją drogą. Tych tutaj wranów, tych tutaj bestii. 8, 12, 2 pancerza. Na końcu tury przynieść najsłabszą jednostkę przeciwnika, której siła jest mniejsza od siły tej karty, do rzędu naprzeciw Vesparisa. Jeśli już się w nim znajduje, zamiast tego zablokuj ją i zadaj jej 2 punkty obrażeń. Jeśli jest już zablokowana, zamiast tego zadaje 4 punkty obrażeń. Śmiertelny cios wzmocni tę kartę o 2. Ok, czyli możemy przynosić sobie losowo najsłabszą jednostkę rywala. O sile mniejszej niż ta karta, czyli nie może to być jakiś Tibor na przykład. I będziemy ją blokować, ok. 2 punkty obrażeń. Jeśli jest już zablokowana, zamiast tego zadaję jej 4 punkty obrażeń. Ok, fajna karta, bardzo fajna karta. Nie wiem, czy nie zrobiłbym 6 punktów siły i zasłona, żeby było ciężej to zablokować. 6 punktów siły zasłona zamiast 8 bez zasłony. Nie wiem, czy nie generowałby wtedy więcej punktów dzięki temu, że ustałby więcej tur niezablokowany. No bo w Nilfgaardzie, Nilfgaard to jest popularny, jeżeli to miałoby wyjść teraz, to te blokady są bardzo nieprzyjemne. Ale generalnie zamysł bardzo fajny, dam tu nawet 9, bo podoba mi się to. Kontrolujemy sobie te najsłabsze jednostki rywala, bijemy je, blokujemy
jeśli są już zablokowane, to 4 punkty obrażeń, naprawdę bardzo fajna karta. No i takich wyranów, bojowników, bestie na pewno by się przydały, na pewno by się przydały w potworkach. Dajcie znać, co wy sądzicie o tych kartach, które byki nadesłały. I jaką następną frakcję? Nie wiem jeszcze, czy następnym filmikiem, który wrzucę, nie będzie jakiś kolejny ciekawy deczek. Potem może będzie odcinek z kolorowego gwinta. A jeżeli ten odcinek wam się spodoba, no to może powrócimy jeszcze z większą ilością kart byków, bo tych kart jest sporo. Tych kart nadesłali mi naprawdę sporo i wy też nadsyłajcie link do mojego maila, na który możecie przesyłać swoje propozycje kart. Będzie jak zwykle w opisie. Tam przesyłajcie wszystkie swoje wesołe twórczości. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku z deczku albo z kolorowego gwinta. Jeszcze nie jestem pewien, ale widzimy się już na pewno niedługo. Także pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Cześć. Niechaj gra muzyka, niechaj dachy zrywa. Mamy w życie nil karczyków, dzisiaj gramy w gwinta. Niechaj gra muzyka, niechaj dachy zrywa. Mamy w życie nil karczyków, dzisiaj gramy w gwinta.